Podstawową zaletą tego szkolenia jest fakt, że nowe przepisy, które wchodzą, obowiązują na nowych rynkach w stosunku do nowych podmiotów, stanowią duże wyzwanie zarówno dla samych podmiotów, jak i dla organu nadzoru. Przepisy są pozostawione po prostu do stosowania. To, w jaki sposób one są stosowane, w jaki sposób tworzymy de facto praktykę ich stosowania, zależy zarówno od samych podmiotów, jak i od doradców. To szkolenie to jest tak naprawdę forum wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami, pomiędzy doradcami wdrażającymi systemy zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, będącymi jednocześnie byłymi pracownikami Komisji Nadzoru Finansowego, a samymi podmiotami, które mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, swoimi wątpliwościami i właśnie w ten sposób wypracować właściwe rozwiązania, właściwe rozumienie, a ponieważ nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja właśnie w wiedzę i w doświadczenie, zapraszamy do wspólnej inwestycji. Nie ma jednego idealnego systemu zarządzania ryzykiem. Każdy system musi być dostosowany do danego podmiotu, do prowadzonej przez niego działalności, do kompetencji, które ten podmiot posiada. To, co na tym szkoleniu staramy się zrobić, to pokazać różne możliwości, różne podejścia oraz to, w jaki sposób wdrożyć mechanizmy i sposób myślenia o tym, aby ten system zarządzania ryzykiem był właśnie adekwatny, żeby on przede wszystkim znajdował zastosowanie, a nie był tylko tak zwanym pułkownikiem, czyli procedurą, którą piszemy i odstawiamy na półkę, tylko żeby faktycznie funkcjonował i był również wartością dodaną dla samego biznesu, dla samego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a z drugiej strony w pozytywny sposób został oceniony przez nadzór finansowy.